dnia festiwalu Klamra mieliśmy okazję zobaczyć spektakl Spisek Smoleński w reżyserii Lecha Raczaka oraz spektakl Do grupy KIO. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z Lechem Raczakiem, zapoznajmy się z opinią widzów. Sporo akcentów takich, nawet i humorystycznych, śmiesznych, to w całości sztuka no, w sumie smutna. Jeżeli tak pomyślimy sobie o tych wszystkich tematach, które były tam poruszone i jak to zostało przedstawione, to po prostu daje do myślenia. Pamiętamy katastrofę, po prostu swoje odczucia, kiedy to się stało. Potem ta cała otoczka, która w miesiącach, po latach nastała, no, robiła na nas negatywne wrażenie. A teraz to takie podsumowanie, takie spięcie w klamrę. Jesteśmy po spektaklu Spisek Smoleński, spektaklu mocno osadzonym w polityce współczesnej polskiej. I tak jak wszystkie dzieła osadzone właśnie w tematyce politycznej, religijnej, jest to spektakl kontrowersyjny. Chciałaś zapytać, czy już zetknął się może Pan, ponieważ spektakl już jest od roku grany, czy nie zetknął się Pan być może z jakimiś przeciwnościami losu, tak zwanymi, próbując wystawić gdzieś, bądź... No tak, trochę tak, to znaczy temu spektaklowi od czasu do czasu towarzyszą protesty środowisk związanych z PiS-em, tu w Toruniu z Radiem Maryja. Te protesty są czasami tylko jak gdyby to rzecz pisemne albo wygłaszane w środkach przekazu. Czasami to są małe kameralne demonstracje nad rzeczywistość wzmacniane przez telewizję. I to jest jedna strona tego medalu. Drugie, na skutek tych demonstracji boją się tego spektaklu tak, że ewentualni organizatorzy, ludzie, którzy zajmują się dystrybucją sztuki teatralnej, zwłaszcza na polskiej prowincji, tłumaczą, że nie chcą kontrowersji, spięć o charakterze politycznym i w związku z tym wolą, żeby w ich miasteczku ten spektakl się nie pojawił. No więc, szczerze mówiąc, jest to rodzaj politycznej represji, ale no, jak się człowiek bierze za kontrowersyjny politycznie temat, to musi się z czymś takim liczyć, więc się liczę. Chciałabym się zapytać o cel, w jakim Pan napisał sam dramat i dlaczego Pan zdecydował się wystawić po tylu latach od katastrofy smoleńskiej? Mówiłem już o tym, ja pisałem ten dramat, to nawet nie dramat, to ten tekst w celach autoterapeutycznych, to znaczy w 2010-2011 roku trudno mi było znieść ten hałas, który się wytwarzał wokół problemu katastrofy smoleńskiej i zapisałem w związku z tym parę scen na ten temat. Ta autoterapia mi pomogła, to znaczy uwolniłem się od tych smoleńskich smur, ale po kilku latach one wróciły znowu, ponieważ ten spór o Smoleńsk nie tylko się nie wyciszył w ciągu lat, ale przybrał na sile. Więc miałem też takie poczucie, że nie można oddawać tego typu gorących sporów politycznych wyłącznie w ręce mediów i w ręce partii politycznych. Że tego typu spór wymaga także no, takiego stanowiska ze strony sztuki. To jest pewna sprzeczność, to znaczy sztuka i publicystyka polityczna nie powinny za często chodzić w parze, no ale jak się pojawia poczucie
w cudzysłowie historycznej konieczności, to trzeba je podjąć. I stąd zdecydowałem, że jednak wtrącę swoje 3 grosze w ten publicystyczno-polityczny spór i wystawię to przedstawienie. Wiedziałem przy tym oczywiście, że ono, atmosfery, to przedstawienie w żaden sposób nie uspokoi, a wręcz przeciwnie, to będzie nowy węgielek do tego ognia pod Kociołkiem Smoleńskim. No ale miałem poczucie, że teatr nie powinien uciekać, rezygnować z tego typu tematyki. Tym bardziej, że jest taka w polskim życiu teatralnym no, od 200 lat tradycja albo więcej, że ta sztuka wtrąca się w rzeczywistość polityczną i społeczną. I ja uprawiałem taki teatr w latach 70. i 80., który mnie kosztował represje serio policyjne, więc no, wydawało mi się, że teraz to będzie taniej. No i jest, to już nie jest ta sama groza, która istniała w socjalizmie. Ja wiedziałem przy tym, że kiedy człowiek podejmuje temat nacechowany bardzo mocno publicystycznie, trudno jest poszukać czegoś nowego w języku artystycznym, w formach ekspresji, więc to jest ryzyko. Podejmujemy frapujący temat za cenę frapującej pracy nad formą, językiem sztuki. No ale czasami trzeba też się na tego typu wybory decydować. Zdecydowałem. Działa pan na scenie teatralnej już od przeszło kilkudziesięciu lat. I jest no 50 Tak, od około 50 lat i jest to zarówno scena alternatywna, jak i praca w instytucjach państwowych. I chciałam się zapytać, która forma jakby teatru jest panu bliższa, może bardziej inspirująca? To jest tak, ja wywodzę się z niezależnego, awangardowego kiedyś, poszukującego i nacechowanego opozycyjnością polityczną teatru. I to środowisko, ta działalność w pełni indywidualna i w pełni niezależna jest mi najbliższa. Ale nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach jest to rzecz bardzo trudna w sensie materialnym. Ja już mam wystarczająco lat, żeby nie móc się cofnąć do czasów, kiedy za sztukę płaci się głodem. Taki okres też miałem w życiu. Więc w związku z tym zdecydowałem się, że będę pracował na obu płaszczyznach. Będę pracował w teatrach dramatycznych, które płacą znacznie lepiej niż mogą zapłacić teatry niezależne. Dzięki temu będę miał podstawę do życia i będę pracował, będę realizował od czasu do czasu niezależne, własne, autorskie przedstawienia, które nie zawsze są możliwe w teatrach dramatycznych. Ja pracuję dosyć regularnie i od lat w Teatrze Dramatycznym w Legnicy i muszę powiedzieć, że tam się czuję świetnie, że tam mam także przestrzeń na eksperyment, że ja tam czuję się też nieomal jak w tym niezależnym teatrze, jak w domu. Pracuję także w innych teatrach, bo jak już wszedłem w ten nurt teatru dramatycznego, to mam potrzebę, żeby także w tamtym języku od czasu do czasu coś nowego zrobić. Ale tak naprawdę w domu czuję się wtedy, kiedy za nędzne pieniądze w trudnych warunkach, w przypadkowych salach mogę robić to, wobec czego czuję się w pełni odpowiedzialny i w pełni autorem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Za chwilę rozmowa z grupą KIO. A
ale najpierw pierwsze opinie na temat spektaklu. Ciekawy, dopracowany w szczegółach, przemyślany, piękny podkład muzyczny, bardzo mi się podoba. Czyściutko, estetycznie podane, więc stwierdzamy, że rzetelna robota. Razem ze mną w studiu festiwalowym jest grupa Kijów w składzie Michał Ratajski i Adrian Barczak. Zaprezentowaliście nam dzisiaj spektakl Do, to znaczy Droga, w wolnym tłumaczeniu, w języku jakim? Z języka japońskiego Do oznacza droga, wolniej lub szybciej zawsze to droga. A dlaczego w ogóle zainteresowaliście się samą sztuką walki i w ogóle wpleciliście ją w ten spektakl? Czy jest to wam aż tak bardzo bliskie? Ja się zainteresowałem sztukami walki, dlatego że wychowywałem się w Śródmieściu w Łodzi dawno, dawno temu i tak to się zrodziło. Natomiast w kwestii powstawania spektaklu, tak, jest to związane jakby ściśle z moim backgroundem ruchowym. Natomiast trzeba sobie powiedzieć też, że to nie jest jedyny motyw, który towarzyszył nam przy tworzeniu tego spektaklu. To może powiesz, co jeszcze towarzyszyło? To może Adrian, bo on jest sprawcą jakby drugiego wątku, który połączyliśmy, gdzieś zaczęliśmy miksować, rozmawiać o tym i tak zrodził się spektakl pod tytułem Do. Znaczy drugim wątkiem jest wątek uzależnienia, ale nie tyle samego uzależnienia od czegokolwiek, tylko bardziej takiego stanu, który trochę pojawia się w człowieku, kiedy wie, że zaraz tego środka, od którego jest uzależniony, może nie być i co się stanie, jak go nie będzie. I cała ta droga, wszystko, co się dzieje, jeżeli zaraz czegoś mi zabraknie, co mimo tego, że jeszcze jest, wiem, że zaraz może się skończyć. Więc to był taki drugi wątek, który tak naprawdę zrodził ten spektakl. Z tych dwóch on powstał. A jeżeli chodzi o sztuki walki, właśnie ten kodeks Bushido, no po prostu wybraliśmy też taką stylizację ruchową, właśnie opartą na sztukach walki, więc myślę, że stąd taka główna konotacja na sztuk walki. Mówiłeś o zależności. Patrząc na ten spektakl, jesteście od siebie bardzo mocno zależni. Sztuki walki to też są zawsze zazwyczaj jednak mimo wszystko dwie osoby, prawda, gdzie ze sobą walczycie. Tak samo jest kontakt improwizacji, z której jakieś bardzo mocno czerpiecie i bardzo mocno to przekładacie właśnie na scenę, gdzie jesteście od siebie bardzo mocno zależni. Są różne momenty, kiedy każdy jeden z was ma zakryte oczy i nie widzi, na ile ciężko jest w ogóle zaufać drugiej osobie na scenie. Wiem, że na pewno macie już doskonale to wyrobione, jesteście w końcu tancerzami ileś lat na scenie, ale gdy ma się zakryte oczy, kiedy nagle jesteście pozbawieni tego obrazu, który widzicie i dodatkowo jest muzyka na scenie, a nie musicie wyczuwać wtedy tak naprawdę odgłosu tej drugiej osoby. Jak bardzo, tak wiecie, mówiąc osobom takim bardzo niezorientowanym w temacie, jak trudno jest to zrobić? Ja myślę, że stopień trudności można sobie dosyć szeroko opisywać. Myślę, że to przede wszystkim jest związane z tym, jacy ludzie się mają spotkać. I to, co jest najważniejsze jakby w tym wszystkim, to jest motyw spotkania. Bo wspomniałeś wcześniej o sztukach walki, o swego rodzaju rywalizacji, o kontakt improwizacji, która jest zupełnie troszkę innym nośnikiem, ale w tych wszystkich jakby dziedzinach przede wszystkim chodzi o spotkanie i w zależności od tego, jakie osoby się ze sobą spotykają, to trochę zaczyna kształtować tego, jakim to spotkanie jest. I tak jest też w tym spektaklu, że z jednej strony poprzez odebranie z jednego z głównych zmysłów, czyli poprzez odebranie zmysłu wzroku, przemierzamy tą drogę, tą ścieżkę tego wojownika w samotności, ale w bardzo dużej zależności względem drugiego partnera. Czyli wchodzi tutaj nam bardzo istotny motyw zaufania, ale też i wsparcia, co jest ściśle związane z tym, jakie procesy zachodzą w trakcie tego odosobnienia. I to jest też, tak jak sobie przypominam, jak pracowaliśmy nad tym spektaklem od początku, to na samym początku to, co było interesujące w tej drodze, w tej ścieżce, to
jak się rodziła, jak się rodziło to zaufanie między nami tak naprawdę, bo im dalej przesuwaliśmy sobie stopień trudności, tym to bardziej wymagało tego zaufania. I to był najciekawszy, wydaje mi się, proces. Co ciekawe, po tych już 3 latach, zdaje się, odkąd powstał ten spektakl i on ciągle żyje, ciągle się zmienia. Zmienia swój kształt, zmienia swój charakter, cały czas ta ścieżka jest płynna i dzięki temu on non-stop żyje i to też jakby świadczy o tym, że ta droga jest nieskończona. Więc nie interesuje nas generalnie ten cel na końcu, tylko to, co się wydarza gdzieś pomiędzy. Pomiędzy, w tej samotności, w tej drodze, ale też jakby w relacji między nami, więc na pewno na samym początku samorodzenie się procesu tej zależności i zaufania do siebie było super istotne. Im dalej w las, tym nowych rzeczy odkrywamy i dotykamy. Jak myślicie w ogóle, czym możecie tak naprawdę zainteresować zwykłego odbiorcę, który przychodzi na spektakl taneczny, biorący dużo w ogóle ze sztuki tanecznej, i czym w ogóle możecie go zaintrygować? Tak najprostszego człowieka, który przychodzi na festiwal teatralny. Co tak naprawdę może zauroczyć takiego widza w tańcu? Myślę, że jak doczeka ostatniej sceny, to... Teraz już tak. Teraz już na pewno. Teraz już tak. Myślę, że czym możemy zainteresować? Myślę, że tym, że faktycznie staramy się współpracować. Czy to jest współpraca w duecie, czy to jest współpraca w trio, czy to jest współpraca w grupie większej niż jedna osoba. Myślę, że teraz jest bardzo duża chęć pokazywania solo. Że pracuję. Żyjemy w czasach pokolenia solo, tak, podobno. Pracuję sam i teraz idziemy troszkę pod górę. Co ja zrobiłem, a myślę, że jednak my bardzo mocno w grupie wstawiamy na współpracę między sobą. To, co się rodzi właśnie z różnego kontaktu i różnych zależności między osobami. Tak naprawdę to jest dla nas najciekawsze. Nie teraz, że ktoś będzie miał super umiejętności, teraz będzie chciał je pokazać, no bo samemu no to tak, no można, super, fajnie. Tylko, ale nas to nie interesuje. No po co? No to nas w takim razie bardzo mocno zainteresowało to, co nam pokazaliście i mam nadzieję, że zainteresuje także organizatorów w przyszłości, co skłoni ich do zaproszenia Was po raz kolejny. Dzięki raz jeszcze. Zachęcamy gorąco. Kolejny nasz najnowszy spektakl jest zupełnie z innej bajki, czyli generalnie różne bajki to jest to, co nas najbardziej interesuje. Słowem, grupa KIO. Dziękuję bardzo jeszcze raz.